To nieprawda, że poezja rozumiana jako natłok metafor nie może iść w parze z pieniędzmi. Może. Na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński to udowodnił. Jako orzeł metaforyki wystąpił, jak sam powiedział, jako jastrząb. Później też było poetycko. W gospodarce jak rośnie, to spada. Jak spada, to rośnie. Inaczej niż w cyklu życia, gdzie się starzejemy. Niby oczywiste, a jakie głębokie. Prezes poeta zawarł w tej strofie wygłoszonej na konferencji o inflacji całą zawartość. Często kiepskich poetów ponosi i przelewają do odbiorcy całe swoje bebechy zrozumiałe tylko dla nich. Bredą coś o szkiełku i oku, o Litwie, ale nie w przypadku prezesa NBP. Tu logika trzymana jest na wodzy, by konsument poezji zrozumiał i miał satysfakcję. Oto przykład. Poziom życia w Polsce będzie rósł, niezależnie od tego, że setkom rodzin w Polsce się pogorszyło. Dobry poeta troszczy się o odbiorcę, o jego ja, o jego dobrostan, o jego radosną wewnętrzną równowagę. Gotówka daje wolność w każdym znaczeniu, również w samopoczuciu. Dobra poezja powinna być zaangażowana i poruszać istotne problemy, na przykład zwierząt, co pan prezes czyni. Bo psy nie powinny w budzie mieszkać, ale w domu, jak dwa moje wilczury. Te dwa wilczury jakby nie wprost uosabiają. W końcu w formie krótkiego japońskiego wierszyka, tak zwanego haiku, oddał dramatyzm ludzkiego losu. Nie można się kopać z koniem. Deszcz pada, musimy wziąć parasol. Dodajmy od siebie i pół dawki tego, co wziął.